przyjęła wytworzenie platformy do dialogu, platformy do poznawania przyszłości, po to, żeby poznać teraźniejszość i przygotować się na to, co jutro. Powiem tylko tyle, że cieszę się niezmiernie, ponieważ jest z nami pan dyrektor Piotr Podgórski, dyrektor Muzeum Historii Polski, które to muzeum jest inicjatorem tego przedsięwzięcia, na którym dzisiaj jesteśmy. Film Tragedia Górnośląska, sprawa, która nas wszystkich mniej lub bardziej dotyczy. Mam na myśli wspomnienia, mam na myśli rozmowy, dyskusje. Cieszę się bardzo z tego spotkania. Formuła jest następująca, powiem krótko. Najpierw zobaczymy film, a potem poprosimy naszych wspaniałych gości, pana profesora Zygmunta Wosińczkę, panią Monikę Nawrat, pana Andrzeja Schneidera, który jeszcze później przedstawię raz, do zabrania tutaj do dyskusji, do dyskusji panelowej i będziemy chcieli też o tym chwilę porozmawiać. Panie dyrektorze, ja ze swoich obowiązków chyba się nie wywiązałam, ale oddam głos. Muzeum Historii Polski jest, można powiedzieć, producentem tego filmu, inwestorem. Muzeum Historii Polski nie mogło nie zrobić tego filmu z bardzo prostego powodu. Jeżeli mówimy o historii Polski, choć muzeum ma tylko 10 lat, nie ma własnej siedziby, ale ma misję, pokazywania prawdy. Oczywiście prawda związana jest z wolnością, tak? I naszą główną misją jest pokazywanie polskiej wolności, ale pokazywanie prawdy i wydobywanie właśnie często tych najważniejszych w historii Polski wydarzeń, można powiedzieć, w taki sposób, żeby nie tylko przywracać pamięć najbliższym, tak jak w przypadku tragedii górnośląskiej, ale przywracać tą pamięć i to dziedzictwo przekazywać wszystkim, którzy powinni traktować to jako własne dziedzictwo. Mam tu na myśli, właśnie wczoraj akurat byłem w Gnieźnie i rozmawiałem właśnie o tragedii górnośląskiej, można powiedzieć w Gnieźnie na temat tragedii górnośląskiej. Tak, bo okazuje się, że to nie jest tylko, okazał się być temat bliski również właśnie tam mieszkańcom, bo ze względu na, nawet potem okazuje się rodzinne powiązanie. Ale chciałem powiedzieć coś najważniejszego. Dla nas ten film jest ważny w wymiarze osobistym, ale mam tu na myśli i bohaterów, którzy występują, a tak naprawdę osobistym, bo chcielibyśmy, żeby ten film dotknął mocno refleksją osób, dla których to jest przywrócenie pamięci, ale również dla tych, którzy właśnie tak naprawdę następnych pokoleń, młodych ludzi, żeby tak rozumieli lepiej swoją rodzinę, ale swoje miejsce, w którym żyją. Stąd nie ukrywam, że oglądając ten film nie można się nie wzruszyć, ale jest ważna ta refleksja, na której nam bardzo zależy. Ja bardzo dziękuję oczywiście i pani Aleksandrze, i panu Adamowi za to, że wywiązali się w doskonały sposób i naprawdę. I nie ukrywam i tutaj dopowiem, to jest właśnie początek. Chcemy kontynuować po tym filmie, tworzyć kolejne filmy, pokazywać prawdę właśnie o Górnym Śląsku. Dziękuję. Zapraszam na projekcję. Wyzej w Włocach mi się stawiają, bude mi się wszystko przypomina. To mi się przypomina tak, jakby to było dzisiaj. W
lutym 1945 roku w Jałcie przywódcy koalicji antyhitlerowskiej, Stalin, Churchill i Roosevelt, uzgodnili sprawy reparacji wojennych. Niemcy miały zapłacić wojenne odszkodowania w formie jednorazowej konfiskaty majątku narodowego. Koalicjanci wyrazili też zgodę, by Stalin wykorzystał niemiecką siłę roboczą do odbudowy zniszczonej wojną radzieckiej gospodarki. To właśnie w Jałcie oficjalnie zezwolono na to, co działo się później na Górnym Śląsku, uważanym przez Sowietów, choć w połowie za rdzennie niemiecki. 12 stycznia 1945 roku ruszyła z nad Wisły ofensywa Armii Czerwonej. Nie zapomnę do końca życia. Jak pierwszy Rusek wjechał do placu na koniu, w białym tym tarnancugu po niemiecku, wlełz do mieszkania i położył nagan taki na kolano i do ojca mój czasy, a ojciec nie wiedział ani co to jest, bo myśmy nie wiedzieli, ruskiego nikt nie znał. No to mu pokazał tu, no i ojciec mu przyniósł jeden, mało to jeszcze od mamy przyniósł, to był drugi, fajniejszy, jeszcze mało. No to lokatorka Mika Kowaliska jeszcze leciała po trzeci i to tyle. I pojechał Rus. Przyszedł następny, no w tym czasie, a już nie było. Jak ten mi ten zegarek zabrał, tata siedział tam i mówi, towarzysz, to nie хорошо. No bo był na tym i ty parę słów umiał. I jest, jak on też to powiedział, zaraz panie, za kołnierz taty, do tego, ty szpieg, ja cię ubił. No. I już pepechum leciał i chcieli go zastrzelić na placu, zaraz za to. No. No my wylecieli wszyscy dzieci, mama, ciotka wyjechała, bo tam było pełno piwnica ludzi, wylecieli i tak mi jakoś tego tatę obronili. Tuż za linią frontu przesuwały się oddziały NKWD, które w ramach akcji oczyszczania tyłów zajmowały się aresztowaniem osób uznanych za wrogi element. Na obszarach Górnego Śląska, gdzie jest to obszar pogranicza, w zasadzie można było aresztować każdego. Można było każdemu zarzucić, że pewną proniemieckość, pewną postawę niemiecką, przyjęcie Volkslisty, posiadanie obywatelstwa niemieckiego, wszystko to mogło być doskonałym pretekstem do zatrzymania tej grupy ludzi. Trzeba pamiętać, że w ramach oczyszczania tyłów tego rozkazu, o którym mówię, jednak aresztowano mniejszą część tych, których deportowano na wschód. Większość to tak zwani internowani, którzy zostali zabrani już bez żadnego powodu, bez żadnego pretekstu, tylko jako pewna masa ludzi, która była potrzebna do pracy. Wkraczającej na Górny Śląsk Armii Czerwonej towarzyszyły mordy, grabieże i gwałty. W Miechowicach, dzielnicy Bytomia, żołnierze sowieccy zamordowali 380 osób, w tym kobiety i dzieci. W Gliwicach 800 osób, w Boguszycach 350. Mój ojciec, Maksymilian Chrobok, brał udział w kampanii wrześniowej. Po aresztowaniu go przez Wehrmacht został zesłany do Niemiec na roboty w północnych Niemczech i potem został przeniesiony na kopalnię Knurów, gdzie pracował jako robotnik, a później pracował w dozorze. W 1942 roku skontaktował się, nawiązał łączność z AK i brał udział w walkach z okupantem. Po przejściu frontu przez Knurów został pierwszym dyrektorem powojennym kopalni Knurów i tym dyrektorem nie był niestety, ale tylko przez miesiąc, gdyż 21 w nocy żołnierze radzieccy aresztowali ojca i został zesłany do Rosji, właściwie do północnego Kaukazu, Osetii i tam przebywał do 1947 roku. Nazywam się Karczewska Kornelia. Jestem córką Alfreda Orszulika, który w 1939 roku przez gestapo był aresztowany, dlatego że był powstańcem, brał udział w pierwszym i drugim powstaniu. Był Polakiem i patriotą.
Równolegle sowieckie trofejnije komanda, specjalne oddziały demontujące fabryki i zakłady przemysłowe, wywoziły na wschód elektrownie, młyny, urządzenia, tory kolejowe, stacje telefoniczne, surowce, półfabrykaty i bydło. Łupem en masse miały paść zakłady i w dużym stopniu, jak się szybko okazało, ludzie z terenu tego niemieckiego Górnego Śląska, czyli tych obszarów, które przed 1 września 1939 roku znajdowały się w obrębie Rzeszy Niemieckiej. I rzeczywiście po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną przez kilkanaście tygodni ten obszar był obszarem okupowanym. Władza polska, polska administracja nie miała tam żadnego wstępu i rozpoczął się proces demontażu i bardzo często demontażu do pnia. No i co istotne, były to rzeczywiście bardzo ważne zakłady z Bytomia, Gliwic, Zabrza, ale także nowoczesne zakłady chemiczne z Blachowni, z Cieszowic, które zostały zdemontowane do fundamentów, potraktowane zostały jako łup sowiecki. Te pociągi jeszcze widać, bo jak z Gliwic wozili te towary, ludzie, my tak czasami stoli na dworze, nie? A dali tam pociąg szedł, to już chłopie powiedzieli, widzicie, huta 1 maja jedzie. Ale Sowietom nie chodziło tylko o sprzęt. Równie ważna była tania siła robocza. W lutym 1945 roku w wielu miejscowościach pojawiły się obwieszczenia wzywające mężczyzn do stawienia się do prac porządkowych, mających trwać 2 tygodnie. Należało zabrać ze sobą żywność i odzież. Uchylającym się od tego rozkazu groził sąd wojenny. Wielu zgłosiło się dobrowolnie, w przekonaniu, że będą pracować przy udrażnianiu ulic. Pozostałych zatrzymano w miejscach pracy. Gotowo. Dawaj. 2 lutego Matki Boskiej Gromnicznej, jak musieli się stawić koło Gacha, to była taka karczma dawniejsza i tam właśnie na tym zajeździe się mieli stawić rano na 8. A wieczorem, przed tym tego dnia, to przyszedł znajomy, Smiadek się nazywał, i mówi do mojego ojca: Emil, uciekamy, bo wywiezą nas do Rosji, do roboty. No, a ojciec jakoś nie był zdecydowany. Idź ka mnie! Kom, kija! Dawaj, dawaj, bystrzej! Co są? Alois! Co są? Alois, wyłaź! Pójdźcie to zobaczyć, Alois! Pójdź to zobaczyć, Alois! Wyłaź! Co ty tam głupie żarmo robisz? Co się stało? Pójdźcie się to zobaczyć, co sam jest! Co sam pisze? Koń! Co się tam dzieje? Co sam pisze? Słuchaj, musisz zygowek wziąć deka. Jako rzeka, kaj mogą pojechać, kaj to w ogóle mnie biorą. Ludzie, co się sam dzieje? Na gruba może. Kaj na gruba. Na gruba. Poleku, tu jest na 10, na 2 tydnie, no 10-15 dni. Kaj 2 tydnie, co ja z synkiem zrobię? Nie, to... Muszę zarabiać, chłopie, jeść. No nie wiesz, a... Trzeba. Od 17 do 50 roku, jak ile masz lot? No ja mam 22 lata, synek. No to będziemy razem musieli. To musisz tam. Młody Karlus. Widzę, że jest ogłoszenie na tablicach informacyjnych na kopalni, że wszyscy od 17 roku życia do 50 roku stawią się w tym, a w tym dniu danym, który tam był dokładnie, nie wiem, w marcu to był, początek marca, na kopalni Dymitrowie od godziny 8 rano, nie? Przez cały dzień. I proszę ze sobą wziąć coś tam, jakiś kocyk, coś do wyżywienia jeszcze, bo pójdziecie na jakieś roboty. Ale trzeba to przestrzegać i wszyscy przyjść. Ojciec został wywieziony z kopalni Bytom na roboty. Gdy się z nami żegnał, mówił: nie płaczcie, bo tylko na 2 tygodnie wyjeżdżam. Tak wierzył władzom ówczesnym.
Tak właśnie. Iwanow! Dawaj, Iwanow! Na obszarach nieprzemysłowych przeprowadzano obławy i łapanki na ulicach. Zatrzymanych kierowano do prowizorycznych punktów internowania, a stamtąd do obozów zbiorczych w Łabędach, Oświęcimiu, Knurowie, Bytomiu, Mysłowicach, Katowicach i Zawierciu, gdzie po przesłuchaniach dokonywano selekcji według zawodu i przydatności do pracy. Dokumenty twoje. Dokumenty? Panie oficerze, nie mam dokumentów. Do roboty, ja nie wziął dokumentów. Do was zostało wszystko. Po kilku dniach widzę, że przez naszą wioskę Bełk prowadzą całą grupę jeńców. Było ich gdzieś 80 do 100 osób. Ja jako dziecko, dowiedziawszy się o tym, pobiegłam, bo ojciec niedaleko naszego domu rzucił obrączkę. Tam i znajomi nam przyszli powiedzieć. Więc pobiegłam i ojciec wyciąga ręce i prosi o chleb. Nie miałam. Stożka ze szpitala psychiatrycznego, gdzie byli skoszarowani, szli pieszo do Łabęd, Gliwic. Z Łabęd wywieziono ich na wschód. Jak to jest zawód? No dokumenty, że... Jak to jest zawód? Nic nie rozumiem. Nie wiem, o co mnie pytacie. Zamknij pysk, baranie. Twoje imię. Panie oficerze, ja jestem Ślązok. Nazywam się Alojzy Rzymła, mieszkam w Radziąkowie, Ślązok. Całe więzienie katowickie przy ulicy Mikołowskiej było właściwie w rękach NKWD. Ja bym to teraz jeszcze widział, tego ojca tam, cała nasza wieś obserwowała wszystkich tych, których wyprowadzali ze wsi. Myślę, że tu wkoło, w naszych sąsiednich wiach, każdy co w moim wieku, albo bo są i starsi na pewno, by mógł to samo opowiadać, co ja dzisiaj tu opowiadam. Czym się zielajesz? Alojzy Rzymła i mieszkam... Czym się zielajesz? Twój zawód, baranie. Co robisz? Na grubie robię. Żeście mnie wzięli ze krzyd, akurat starszy krzyd ze mną, ojciec my... Co to robisz? Na grubasz. No to bez znaczenia, Ślązok Rzyk jest. Ślązok Alojzy Rzymła, Ślązok z Radziąkowa. No to wszystko równo. Piszy, cuda. Ci, którzy zostali jak gdyby zarejestrowani do wywózki, no to stracili się, jak to się mówiło na Śląsku. Nie było ich. Okazało się, że jedziemy do Związku Radzieckiego, ale nie powiedzieli nam dokładnie, gdzie, co, jak, dlaczego. No, człowiek ile miał, tyle miał ze sobą do jedzenia i do tego. I nie dawali nam nic. Długi czas, 24 godziny o godzinie. Yeah.
do każdego wagonu, takiego jak tu widzę, no dłuższy, po 45 ludzi wkładali. No to tak my się mieli miejsce, nie? I tak my się usiądli na te bale tam, nie? I to tak jakoś w nocy się trochę przespało. No i to my w nocy ruszył ten pociąg. Jako ubikacja, to było korytko tylko takie zrobione, korytko tyl i stała taka deska, jeszcze kawałek deski, taki łopaty. No. I to była nasza oborna. No, co się tam chodziło do ustępu, Boże, człowiek się pierwszy raz wstydził, bo taki młode chłopcy, tu byli starci, już było trzeba się rozbierać i tam robić. No. Jak my tak jechali po tygodniu, ja się patrzę, ci starsi panowie, już doświadczeni troszkę, rozbierają się. No, i każdy panie puczywszy. Ja, no, gdzieś ja się tu dostał do takich wsiorzy, jak to z nimi jechać. No ale na razie, że się nie rozbierał, ale na drugi dzień, że się też, bo no, tu już takie ładne maciorki chodzą. No. I tak my to puczyli, gnietli, aż do oczy sprostowało. No. Tylko żartem troszkę mówiąc, to też było dobrze te wsi, bo człowiek się musiał wcale ruszać, a przez starcie to się ciepło wytwarzało się troszkę. Nie? No to się tak ogrzewało tym. No. Zresztą tak my byli napchani w tym wagonie na tej prycza, że jeden jakby się chciał znaczkiem położyć, to się nie położył. Albo wszyscy w lewo, albo wszyscy w prawo. Umierali, bo musieli umierać z głodu. To była plaga. Trwało tego może z 12 dni, nie? To my zajechali tam gdzieś do tego, na ten Donbas. Tam myśmy widzieli, jak my jechali, nie? Tam te małe szybki, te szyby takie. Aha, wóz czeka nas robota niedługo. Po trzech tygodniach, gdzieś 1000 kilometrów za Moskwą, miasto Kazań, taki jest tam na północy. No tam my mieli po tych trzech tygodniach pierwszą kąpiel. Deportowani Górnoślązacy trafili do łagrów, rozlokowanych na obszarze całego Związku Sowieckiego. Największą grupę zesłano do obozów pracy na Ukrainie, Syberii oraz w Kazachstanie. Innych wywieziono do Rosji, Turkmenii, Gruzji i na Białoruś. Najdalej położone były łagry na Kamczatce. Doszliśmy do tego naszego domu tam, nie? Do tego lagru, co to tam miał być. Nie był tu tak barak taki niski, jak tu widzę. Był to duży dom. Fajny kiedyś musiał być ten dom. Także była na dole taka sala, 10 na może 6 szeroka i na piętrze tak samo. Taki duży, fajny dom. I my przed tym domem wysiedli na tą łąkę i patrzyliśmy, nie, na ten dom. Co widziałem? W oknach widziałem pełno szczurów. No to nas zaciekawiło. Pan, a to będzie piękne mieszkanie ze szczurami. My byli 24 godzin pod karabinem. No, i w robocie, i w tym. Obóz był otoczony płotem wyższym. I tu potem był zaś w środku mniejszy płot, taki, te słupki i żerdzie takie były. I między tym przestrzeń gdzieś 1,5 metra była między jednym a tym. I tam było to dziennie ryte. Tam tak samo było na tym, wysokie napięcie 500 V. Baraki nie miały okien. Osadzeni spali na 1,5-metrowych drewnianych pryczach w 8 osób, bez sienników. Nie było wody ani toalet. Był za to głód. Pracowali tam w kamieniu w łamach. Temperatura była odpowiednia i dali im tylko
litr wody dziennie do pracy, tam zupy swoją drogą, ale ta temperatura powodowała, że ten liter wody właściwie starczył na krótko. A to było nad samym morzem, to co oni robili. Z pragnienia pili tę morską wodę. Ja mi dostali 500 gram chleba. To było taki kawałek i to jest jak była glina, nie chleb. To z jęczmienia było chyba pieczone. No to jak mi to zjadł, urosł wszystko, nie? To po jedzeniu to głód niesamowity, tak samo jak przedtem. To nic nie dało. Trzeba było się dzielić z tym kawałkiem. Tak dzielić, żeby to starczyło na cały dzień, te 500 gram. Na czerwienkę zachorowałem i poszedłem też do szpitala. To byłem ci, wytrzymałem i wolałem się wypisać, bo tam było tak tych ludzi napchany. I co było ciekawe, no, choćby najlepsze jedzenie mieli, tacy opuchnięci byli. Każdy jeden panie dostał syn do głowy, także nie był... No jak wariat się zachowali ci ludzie, no ale to było z tego głodu wszystkiego, no i ta opuchlizna była z głodu. Deportowanych zatrudniono w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, zbrojeniowym, budowlanym, drzewnym, naftowym, w kopalniach torfu, kamieniołomach i w rolnictwie. Te pierwsze miesiące, dwa miesiące robiła w piekarni, no to nasz fartuch się zawsze zwinęło, bułka se, chleb, kawałek, nie, bo bułka, bo bułek tak nie było, ale chleb. A gdy wychodzili z piekarni, to mówi, a ona też po niemiecku gdzieś umie, nie? Bo zasno, a my powiedzieli, co to? Nic, ja mówię, fartuch mam, przecież widzisz, że da bez fartucha, nie, a musi być czysty. To by też cyganili, nie? A tam ja miałem chleb spakowany. Do roboty chodziliśmy tak. Ustawiliśmy się i po każdej stronie było wojsko. Wojsko albo tam cywile, ale mieli te karabiny, nie? Także maszerowali z nami do kopalni i brali nas z powrotem do lagru. No. Także uciec nie szło, drogą nie szło uciec. Najwyżej jak to mu się udało, to jakby do kopalni no, zaprowadzili w nocy, tak nie? No to tam się umiał ktoś oderwać, ale gdzie tu iść, nie? No ale byli odważniacy, co poszli. Uciekli, stracili ją się. Rano brakuje tam, powiedzmy, dwóch, trzech. Ale wrócili do domu? Nie, oni niedaleko uszli i złapali. Złapali i poszli do innego lagru. Ciężko było, źle było. Roboty było dosyć, ale zysku nie było, żeby tam jeść, tam tak tego rozpojeść, to koniec. Jak przyszło lato, potem strasznie ludzie dostawali ten dur brzuszny i to kładło tych ludzi. Także widziałem, jak do takiego baraku, tam przy tym naszym baraku była taka szopka, tam składali tych trupów. I to prawie, że co dwa dni tak wywozili na takim tam furce, gdzieś tam chowali to, nie? No, także podczas tego lata sporo ludzi umarło. Wszystko w lesie chowane i nie było tak, żeby były masowe groby jeden koło drugiego, tylko raz tu, raz tam chyba, żeby to... I dużo zwierzątek chyba też zjadło tych nieboszczyków. Również ofiarami deportacji były tysiące śląskich rodzin. Rodziny nie wiedziały, jaki los spotkał ich najbliższych. My właściwie wiadomości żadnej nie mieli, tylko jakiś gość uciekł chyba z tego lagru albo skąd z tego z Bystrzyńska. I taką kartkę pamiętam jak dziś,
zeszytu wyrwano, tam był kawałeczek. I ten gość, co nam to przyniósł, pamiętam jak gdzieś miał to wszyte w ubraniu, bo oni kontrolowali, czy nie przenoszą jakieś niedozwolone rzeczy i potem u nas to wyjmował tam. To była taką małą kartę. Ojciec jej napisał, że żyje i że dobrze się czuje. Naturalnie nie chciał zmartwić nikogo i to było wszystko. I podpisał się tam, tata waży i to było wszystko. Pierwsza właśnie wiadomość o losie ojca dotarła do nas gdzieś 2 lata później, gdzie jego koledzy z Koźla mówili: Franc już nie żyje. Co się okazało, że w tych ziemiankach w Kemerowie, w których bytowali Ślązacy, rano wynosili trupy. Oczywiście nie było żadnej identyfikacji, kto, co i tak dalej. Po prostu kolejni ludzie ginęli z głodu, choroby i tak dalej. Mieliśmy żałobę w rodzinie. Tylko babcia, Julia Szydziosz, powiedziała: Franc żyje. I było milczenie przez wiele, wiele miesięcy. Brak potwierdzenia śmierci w obozie pracy pozbawiał rodziny sierocych rent. Dzieci deportowanych nie chodziły do szkół, nie miały butów, żebrały na ulicach. Mama początkowo pożyczała i sprzedawała różne rzeczy, żeby jakoś przeżyć. Dużo, dużo było znajomych, którzy polowali na mieszkanie. Myśleli, że im się uda, no ale jakoś przeszło. To i ojciec siedział 20 miesięcy na Syberii. Mama to potem opowiadała, jak ojciec wyjechał. Codziennie się modliła, śpiewała codziennie taką pieśń. Jak to było? Wszystka moja nadzieja u Boga żywego. Nie boję się nieszczęścia, ani smutku żadnego. Bóg zasmuci, Bóg pocieszy, bo jest Panem wszystkich rzeczy i tak dalej. To było okropne. Jak dzisiaj jeszcze wspominam z rodzeństwem, to wszyscy płaczemy. Masowa wywózka mężczyzn była również przyczyną poważnych trudności górnośląskiego przemysłu. Brakowało siły roboczej. Bezpośrednio po aresztowaniu ojca Rada Zakładowa Kopalni w Knurowie wysłała do wojewody śląskiego pismo z prośbą o anulowanie zesyłki, prawda, i zezwoleniu ojcu na dalszą pracę w kopalni Knurów. Niestety nie przyniosło to żadnego pozytywnego skutku. Dokładną listę wywiezionych na wschód próbowano sporządzić kilkakrotnie. Już po raz pierwszy na zlecenie śląskich władz wojewódzkich w 1945 roku. Zgromadzono wówczas około 25 tysięcy nazwisk. Ojciec był na Ukrainie albo w Dniepropetrowsku, albo koło Dniepropetrowska. Stamtąd próbował uciec, złapano go, pobito dosyć dotkliwie, co go bardzo osłabiło. W lipcu 1945 roku część internowanych przywieziono do Krakowa i puszczono wolno. Niestety nie dano im żadnych dokumentów. Idąc do domu, został ponownie uwięziony, prawdopodobnie przez wojska czy innych funkcjonariuszy radzieckich. Dostał się do Oświęcimia. Moja mama, dowiedziawszy się o osadzeniu w Oświęcimiu, napisała prośbę o zwolnienie. Prośba została potwierdzona przez władze lokalne. Niestety ta prośba została napisana za późno, ale mama nie wiedziała o tym, że ojciec mój już 12 sierpnia 1945 roku umarł. Treść tego pisma jest następująca. Niniejszym zwracam się jako żona Krystyna Szyguła do zarządu komendy obozu pracy w Oświęcimiu. Jestem żoną mego męża i mam 7 dzieci na swoim utrzymaniu. Mąż mój jest cieślą i pracował tak, ażeby swoją rodzinę jak najlepiej wyżywić i wychować. I tak upraszam komendę o łaskę i o zwolnienie mego męża. Toszek,
dnia 14 sierpnia 1945 roku podpisana Szygula Krystyna. Liczbę deportowanych próbował ustalić Polski Związek Zachodni. Spis uwzględniający jedynie osoby zatrudnione w górnictwie przedstawił też Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego. Znalazło się na nim 9877 nazwisk. Zamiar był taki, żeby stworzyć pewną listę imienną, by następnie imiennie zwrócić się do władz sowieckich o powrót tych ludzi. Udało się to tylko w przypadku tak naprawdę przemysłu węglowego. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego stworzył taką listę, wydrukował ją nawet w formie książkowej. Było to ponad 9 tysięcy nazwisk, o których powrót władze polskie podjęły starania. I rzeczywiście mamy odbicie tych starań w aktach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Strona sowiecka jednak tak naprawdę, tak próbujemy analizować, jaki był odzew tej akcji, i tak stosowała inną zasadę dla siebie najkorzystniejszą. To znaczy z obozu zwalniano tych ludzi, którzy się do pracy nie nadawali. I to był jedyny klucz zwalniania ludzi z obozu, a nie żadne akcje organizowane przez tutejsze czynniki administracyjne i przemysłu węglowego, czy też Polskiego Związku Zachodniego. Latem 1945 deportowani powoli wracali na Śląsk. Powroty trwały do lat 50. W pierwszej kolejności wracali chorzy i niezdolni do pracy. Któregoś dnia rano był dzwonek, ze swojego pokoju wyjrzałem. No i zobaczyłem, że wchodzi ojciec, ale otwierał mu lokator, także Trochę był się speszony i dopiero zawołałem na ojca, żeby spokojnie wszedł. No i oczywiście było bez przywitanie bez słów, bo słowa niepotrzebne były wtedy. Był rok chyba 48, czyli 3 lata od momentu wzięcia go na Sybir. Pojawił się w Reńskiej Wsi, pamiętam tą scenę jak dziś, człowiek, no nie w ubraniu, w łachmanach i w takich dużych butach, za dużych, takie z demobilu amerykańskiego, i to był ojciec. I przede wszystkim był opuchnięty. Ta puchnizna głodowa nie minęła, mimo że minęło już tyle miesięcy od jego transportu z Kemerowa aż do Niemiec. Ta puchnica głodowa nie mijała. Powrót taty był dosyć taki zaskakujący. Pamiętajmy, że to był czas bezpośrednio powojenny, a myśmy byli w terenie przygranicznym, blisko zresztą Częstochowy. Przyszedł pan wieczorem, ciemno było, puka, że chce wejść do środka. Myśmy mieli drzwi zamknięte, mamy nie było, no więc tego pana żeśmy nie wpuścili. Przyszła mama, no i oczywiście płacz przed drzwiami, bo poznała taty oczywiście, ale gdy go zobaczyła tak wychudzonego, no rozpacz jakaś się wtedy ukazała. No myśmy też dopiero wtedy przyjęli do wiadomości, że to jest tato. Wtedy przypomniała mi się sytuacja, może nie tyle wtedy, ale znałem to już z historii biblijnej, a potem to jeszcze bardziej mi się utrwaliło, gdy dziś czytam właśnie słowa Ewangelii, przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli, no to właśnie widziałem tego ojca. Ojciec jakoś trzymał się jeszcze na nogach, za pół roku był wyjazd, no to miał wyjechać, ale strasznie było ciężko zostawić brata, bo brat, co już był na wykończeniu, już się nie nadawał do powrotu.
Chciał z nim zostać, ale brat mu powiedział, jedź, jedź chociaż ty, zostanie przynajmniej jedna wdowa, a nie dwie. No i przyjechał, pojechał młody, zdrowy, silny, a wrócił wycieńczony, wyniszczony, skóra i kości, zawszony. Coś strasznego, rodzina go nie umiała rozpoznać. Wujek nam opowiadał, że ojciec był tak wycieńczony, tylko skóra i kość, że nie było możliwości, żeby go zabrać. I chociaż nie chciał z nim przyjechać, nie chciał odjeżdżać, to ojciec po prostu go zmusił. Mówi, jedź do domu, bo ja i tak już umrę, ja nie wrócę. Jestem tak wycieńczony, tak słaby, chory, że widocznie z wolą Bożą, żebym tu pozostał. Ci, którzy zdołali wrócić do domów, byli szykanowani i zmuszani do milczenia. O deportacjach nie wolno było rozmawiać publicznie. Tematu tego nie poruszano nawet w rozmowach z najbliższymi. Od mojej żony wujek, po latach, jak już był umierający, to on mi kiedyś mówił, jak jechałem z nim, to mówi, wiesz, ja w tym obozie był. I też sanitariuszem tam był. Co prawda nie widziałem ojca tam, ale ktoś mu tam właśnie powiedział, że Emil, prawda, zmarł. Ja mówię do tego wujka, mówię, no wujek, słuchaj, no, to było dobre 30 lat po. Dlaczegoś to nigdy nie powiedział, nie? A on do mnie mówi, wiesz, jak my tam stąd potem nas wywiózli najpierw na Sibir i tam potem po 2 latach wrócił, to tamci mu powiedzieli z KGB, pamiętaj to, co tam widziałeś, to właściwie nic nikomu nie mów, bo my się znajdziemy, choćbyś tam w Afryce gdzieś w buszu siedział, to my się tam znajdziemy. Jako dzieci nie byliśmy wtajemniczani. Tak, może to nieładnie brzmi, podsłuchiwaliśmy, jak mama rozmawiała z tatą na te tematy. I wiem, że no, mama płakała, tato płakał, no, ale do nas to nie docierało. Gdy tak dorastałem, potem stawiałem ojcu pytanie na ten temat. Był bardzo oszczędny, a gdy zaczął mówić tylko gdzie był, to zaczął płakać. Po powrocie ojca do domu, ojciec był w jakiś sposób szykanowany przez UB. Nawet powiem, że miał swojego opiekuna, który go ciągle obserwował, ciągle za nim chodził. Był kilkakrotnie przesłuchiwany i aresztowany przez UB. Dopiero przełom 1989 roku pozwolił na upamiętnienie ofiar. Dla wielu rodzin pierwszym potwierdzeniem wywózki ich najbliższych na wschód było opublikowanie w tygodniku Górnik spisu polskich obywateli górników wywiezionych z początkiem 1945 roku z terenu Górnego i Opolskiego Śląska. Śledztwo w tej sprawie podjęła Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, a później Instytut Pamięci Narodowej. Nigdy nie czułem nienawiści do nikogo, a potem już jako człowiek dojrzały, a potem zwłaszcza jako ksiądz, nigdy nie głosiłem odwetu, zemsty, bo wiem, że to jest po pierwsze niechrześcijańskie, a po drugie, jeżeli człowiek zajmuje postawy odwetu, zemsty, na pewno oprócz tego, że postępuje w sposób niechrystusowy, również niszczy samego siebie. Pamięci deportowanych poświęcono tablice w Zbrosławicach, Katowicach, Błotnicy Strzeleckiej, Bytomiu, Suchej Górze oraz w Doniecku. W Knurowie powstało pierwsze stowarzyszenie zrzeszające rodziny deportowanych. Dopiero 70 lat od tamtych wydarzeń w Radzionkowie uruchomiono Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do Związku Sowieckiego w 1945 roku. Mimo tylu badań wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ilu dokładnie Górnoślązaków trafiło na wschód.
Na pewno było ich nie mniej niż 30 tysięcy, ale liczba ta może oscylować nawet w granicach 50 tysięcy osób. Była to najdłużej przemilczana tragedia w powojennej historii Polski. Ojciec się dopiero otworzył i więcej mi powiedział, gdy zostałem księdzem. Wtedy żeśmy trochę sobie na te tematy porozmawiali, ale zawsze zastrzegał, nie mów tego na zewnątrz. Naszych gości, pan profesor Zygmunt Woźniczka będzie moderował spotkanie. Tak, proszę bardzo, proszę. Pan profesor jest historykiem, pracownikiem Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy również tutaj na scenę współautora filmu, pana Adama Turulę. Pan Adam jest reżyserem, scenarzystą, jak samo sobie niezależnym producentem filmowym, telewizyjnym, dziennikarzem. A ja może tu? Może dodam, że nie wiem, czy pani Aleksandra jest z nami. Pani... Ja nie wiem, gdzie kto siedzi. Pani Aleksandra jest, udala jest z nami. Bardzo dziękuję, że pani mimo wszystko dała radę. Dobrze, coś powiem. Tak, pani Aleksandra niestety nie jest w zbyt dobrej kondycji, także, jak powiedziałam, wszystko wytłumaczy pani Aleksandra. Autorka filmu, dziennikarka, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów. Ja tu, czy tu? Tu chyba, no dobrze. Jest nam również pani Monika Nawrat, historyk, przedstawiciel Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSSR. Jak również jest nam z nami pan doktor Andrzej Schneider, dyrektor Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Rozumiem, że pani chciałabym powiedzieć coś na początek, tak? Tak. To może ja oddam. Tak, to parę zdań. Ja nawet z Państwem nie siadam, bo nie ukrywam, że mam grypę i nie chciałabym Państwa zarazić, nawet ani gości, ani Państwa, ale uznaliśmy z Adamem, że byłoby głębokim nie taktem, gdyby się tu nie pojawić chociaż na 5 minut, i pozwolę sobie te 5 minut wykorzystać na podziękowania osobom, którym się te podziękowania bezwzględnie należą. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować wszystkim deportowanym i ich rodzinom za to, że podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami, swoimi przeżyciami. Dziękuję, że też część z Państwa zdołała tu dzisiaj przyjechać. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za poświęcenie sobotniego popołudnia i pojawienie się tutaj. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Także i dlatego, nie tylko ze względu na ten pokaz, ale dlatego, że także dziś dowiedzieliśmy się, że nasz film został nominowany do nagrody w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim imienia Krystyny Bochenek, co jest dla nas ogromnie dużym wyróżnieniem. Cieszymy się bardzo. Chciałam podziękować 4 instytucjom, bez których ten film to nie miałby prawa bytu. Jest to przede wszystkim Muzeum Historii Polski, które jest producentem tego dokumentu. Przepraszam. Chciałam podziękować Centrum Deportacji Dokumentacji na Wschód, Górnoślązaków na Wschód w Radzionkowie, gminie Radzionków i oczywiście Instytutowi Pamięci Narodowej Oddziałowi w Katowicach. Chciałam też podziękować Muzeum Śląskiemu za zorganizowanie tego wspaniałego pokazu, zaproszenie nas tutaj. Bardzo dziękujemy. Chciałam też podziękować wszystkim osobom, które pracowały przy tym filmie. Adamowi w szczególności, Kamilowi Niesłonemu za cierpliwość, który robił zdjęcia i montował ten film. I wielokrotnie robiliśmy chyba 115 wersji.
tego filmu i cierpliwie znosił to wszystko. Chcieliśmy podziękować, to znaczy ja, Rysiowi Siarkowskiemu, Alodii Ostroch, którzy pracowali przy tym filmie, Jerzemu Kuczerze, który udzielił nam swojego aksamitnego głosu do naczytania tekstów lektorskich. Chciałam podziękować wszystkim statystom, podziękować także grupie rekonstrukcyjnej, która brała udział w tym dokumencie, ale w szczególności chciałam podziękować jednej osobie, dzięki której praca na każdym planie jest niezwykłym przeżyciem i wspaniałą pamiątką. Jest to pan Jurek Kostewicz. Dziękuję panie Jurku, że pan z nami był. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno króciutkie słowo dotyczące faktu, że wszyscy mówią, że o tej tragedii tak dużo się, nigdy się nie mówiło, tak długi czas. Ale nie wiem, czy jest tu na sali, ale na pewno chwilę wcześniej był, bo widziałam tutaj. Jest osoba, która jak tylko można było na ten temat cokolwiek powiedzieć, od razu złapała za kamerę i zrealizowała pierwszy dokument poświęcony tragedii górnośląskiej i zebrała wspomnienia osób, które zostały wywiezione na wschód. Jest to pan Wojciech Sernowicz, który w 1990 roku przygotował film Końca wojny nie było. Serdecznie państwu polecam ten dokument, bo jest naprawdę warty uwagi. A teraz pozwolę się sobie udać do swojego domowego szpitala, bo mam chorego męża i chore dziecko, a jak wiadomo grypa jest zakaźna i nie chciałabym mieć jeszcze na sumieniu wszystkich państwa. Dziękuję pięknie i do widzenia. Szanowni Państwo, witam i rozpoczynamy taką drugą część tego naszego spotkania, taką powiedziałbym dyskusyjną, dotyczącą właśnie tych wydarzeń. Ja pozwolę sobie parę zdań może na wstępie powiedzieć, ponieważ no, ten problem tragedii śląskiej był problemem, który na Śląsku przez lata całe był zamykany i zamiatany pod dywan. Ja pamiętam te lata 80., 90., kiedy działa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, potem powstała Komisja Badania Zbrodni Stalinowskich i rozpoczęły się początkowo bardzo nieśmiałe badania tak zwanych krwawych plam, białych plam na Śląsku, dotyczących między innymi tych deportacji. My wówczas w Instytucie Historii po prostu nie wiedzieliśmy na ten temat. Ja zostałem skierowany jako młody doktor do tej Komisji Badania Zbrodni Stalinowskiej, jeszcze na ulicy Warszawskiej, i odbywały się przesłuchania i rozmowy z tymi ludźmi, którzy częściowo tutaj występowali i w zasadzie odkrywaliśmy tą straszną historię powojenną, historię Śląska. I ci ludzie bardzo się bali mówić. Ja pamiętam, kiedy jeszcze z prokuratorem Kwiatkiem czy prowadziliśmy te badania, to nagle odkrywaliśmy całkiem nową, nieznaną historię. Dla nas, pracowników naukowych Instytutu, to często ta nowa, potoczna historia, ona przebijała się z dużym bólem. I tutaj na początku, kiedy powiedzmy te badania ukazały się, w Górniku ukazała się ta lista i potem przeprowadzone były te przesłuchania, efektem tych badań jest ta moja książka Z Górnego Śląska do Sowieckich Łagrów. Jest to pierwsza tego rodzaju książka w Polsce, która zawiera z jednej strony przesłuchania świadków, jeszcze w ten czas nie było tej ustawy o ochronie dóbr osobistych i tu są z imienia i nazwiska te protokoły podane i jest również podana lista, ta, o której tutaj mówiono, ta lista Ziętka, która została przygotowana, ona została opublikowana. I to jest pierwsza publikacja w Polsce, ponieważ to w Górniku ukazało się tylko na terenie tutaj Śląska. Natomiast ja to publikowałem i to wyszło w ten czas i to było wydanie ogólnopolskie. To jest z 96 roku. To jest pierwsza tego typu książka w Polsce o deportacji górników. Te prace, które ja tutaj prowadziłem, żeśmy prowadzili te prace, ja rozmawiałem z historykami rosyjskimi i oni zażądali pieniędzy w ten czas. Powiedzieli, że jeżeli dasz tyle i tyle pieniędzy w dolarach, to my dostarczymy dokumenty. Ale oczywiście nikt tu w Katowicach nie chciał dać pieniędzy. To jest rzecz normalna. Więc oni tych dokumentów nie przekazali. W ten czas można było
tą całą tragedię wyjaśnił już w latach 90., ponieważ chcieli przekazać kopię dokumentów. Tam była ta suma, no dość 2-3 tysiące dolarów w ten czas. Dyrektor archiwum Moskwy mi mówił. To mówi, to wiesz, Zygmunt, ty po prostu ja z tym przyjadę tu do Katowic, bo ciebie okradną w Moskwie, tylko daj mi te pieniądze. No więc to tutaj rozmawiałem z władzami, władze oczywiście nie miały pieniędzy, to jak zawsze nie na takie cele, miały na inne cele. Więc ta sprawa nie została wyjaśniona, ale podjęliśmy działania i to Adam może to potwierdzić, w telewizji Katowice. Ja nagrałem dość sporo takich programów i te dokumenty powinny być w archiwum telewizji Katowice i wielu tych świadków jeszcze żyło. Oni no, dzisiaj już nie żyją, ale w ten czas, gdyśmy chodzili, nagrywali tych ludzi właśnie dotyczących tych łagrów. To jest jedna taka moja uwaga, nim rozpocznęli, mielibyśmy dyskusję. I druga sprawa, warto zwrócić uwagę, że ten termin tragedia Górnośląska, który się pojawia tutaj z tego filmu, on jest pokazany, jest tylko ten element deportacji górników. W większości to byli górnicy, ale nie do końca górnicy, bo Steyer nie był górnikiem, tylko grafikiem, który projektował przecież pomnik żołnierza Armii Czerwonej, a zaraz potem go zesłali, przeżył w tym łagrze, dlatego że robił portrety emigrantów, tak jak Dunikowski w Oświęcimiu i dzięki temu oni go potem zwolnili. Szkoda, że tego tutaj nie ma i tych rysunków syn nie pokazał. Natomiast rzecz bardzo interesująca jest taka, że wywożono również robotników, inteligencję śląską, powstańców śląskich, nie tylko górników. To jest jedna kwestia, tych ludzi wywieziono. Tego typu deportacje i wywózki górników, ja to badałem, dotyczyły całej Europy Środkowo-Wschodniej. Nie chciałbym ze względu na czas tego rozwijać. Ta tragedia górnośląska nie była tylko na Górnym Śląsku. Sowieci wyliczyli, że oni potrzebują i w Jalcie uzyskali na to zgodę około 500 tysięcy ludzi do pracy. I oni rozdzielili na poszczególne regiony, ile należy ludzi wywieźć. Wywozili z Niemiec, wywozili z Pomorza, wywozili z Prus Wschodnich i też z Górnego Śląska. Plus wywozili tutaj maszyny. To był taki swoisty pierwszy sowiecki plan Marszala, gdzie oni wywieźli bardzo dużo maszyn. Drugi element, tragedia Górnośląska, to są również obozy, które funkcjonowały tutaj i zostały założone w 1945 roku, no sławny obóz Świętochowice-Zgoda, gdzie działy się straszne rzeczy, gdzie ten komunistyczny aparat represji represjonował Ślązaków, ale też i żołnierzy niepodległościowego podziemia. I ostatnia rzecz, to tutaj warto też podkreślić, proszę pamiętać, że w pierwszych miesiącach po wojnie cały Górny Śląsk znajdował się pod jurysdykcją sowieckich komendantur wojennych. Nie było polskiej administracji. Istniała sowiecka administracja wojskowa. To ona to wszystkim kierowała. Co ciekawe, z tą administracją współpracowała niemiecka administracja. Też szczątkowa niemiecka administracja, która została i komitety Neue Deutschland, które kolaborowały, wysługiwały się Sowietom, które wskazywały powstańców śląskich do tych wywózek. Istniała cała straż porządkowa. Sowieci przy pomocy niemieckich komunistów budowali czerwone komunistyczne Niemcy na terenie Górnego Śląska w pierwszych powojennych miesiącach do późnej jesieni 1945 roku. Przyjeżdżali komuniści z Moskwy niemieccy, obejmowali tu władzę, powstawały całe komitety i one kierowały również tymi deportacjami. O tym też należy pamiętać. Potem ci wszyscy ludzie wyjechali jesienią 1945 roku i wielu z nich odegrało ważną rolę w budowaniu systemu komunistycznego w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, późniejszym NRD. Więc tu jest taka kwestia oceny tych wydarzeń. Przez lata o tym nie można było mówić. Jest to tragedia ziemi śląskiej, ale jedna z wielu tragedii, które dotknęła całej Europy Środkowo-Wschodniej. To tak a propos. Ja teraz może po takim dość przydługawym wstępie, ale ja myślę, że tutaj Państwu taki wstęp jest potrzebny. Chciałbym może rozpocząć taką tutaj dyskusję i przede wszystkim no, zapytać się twórcy filmu, w jaki sposób, jaka jest geneza jego działań, jak to wszystko tutaj do tego doszło.
Później oczywiście będą też pytania z sali, dlatego bym prosił, że może nie wychodzić tak od razu. Wielokrotnie już o tym wspominaliśmy, ale przypomnę, razem z Olą Fudalą film realizowaliśmy w ubiegłym roku. Było to z jednej strony na marginesie pracy Oli Fudali dla Centrum w Radzionkowie, gdzie organizowała oprawę filmową i multimedialną. Z drugiej strony był to efekt mojej pracy dla Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie w 2003 roku pan dyrektor Andrzej Sikora zainspirował pierwszą wystawę poświęconą deportacjom z Górnego Śląska na wschód i prosił, aby te wystawy w jakiś sposób utrwalić, również wzbogacając o element wypowiedzi świadków, uczestników wywożonych oraz ich rodzin. Wtedy to się wydarzyło, wtedy powstał film Przemilczana tragedia, który no, do niedawna był takim najczęściej przypominanym filmem poświęconym tej tematyce. Jak Ola słusznie powiedziała i mam nadzieję to się zmieni, film pana Wojciecha Sarnowicza również w tej chwili przeżyje swoją drugą młodość. No i właśnie w ubiegłym roku wspólnie spotkaliśmy się z Olą i doszło do połączenia sił, środków, ale równocześnie postanowiliśmy dotrzeć do nowych świadków, których dograliśmy do tego filmu, aby był on wzbogacony. Była taka możliwość dzięki różnym koneksjom, dzięki znowu pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, ale również dzięki pomocy obecnego tutaj Jerzego Polaczka, pana posła. Także udało się dotrzeć dzięki Związkowi Sybiraków do pana Antoniego Wózika, którego tu serdecznie pozdrawiam. Jest obecny dzisiaj. Z występujących w pierwotnej wersji filmu witam serdecznie panią Karczewską, która gości dzisiaj również na naszym pokazie. No i osoba, która właściwie tak troszkę opatrznościowo nam się wydarzyła, bo sama pojawiła się na promocji książki Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej deportacjom. Promocja była w Warszawie i objawił się znany skądinąd redaktor Karol Szyndzielosz, który, jak sam powiedział, więc publicznie pozwolę sobie to przypomnieć, po raz pierwszy właśnie w zeszłym roku powiedział o swojej dramatycznej historii, swojej rodziny. No i nie mogliśmy do niego nie dotrzeć, tak się też stało. Witam serdecznie, tym bardziej, że przyjechał do nas aż z Warszawy. Także ja tutaj dziękuję. No i teraz może tak po kolei poprosiłbym panią, bo tu pani kieruje instytucją, no jedyną w Polsce, która jest poświęcona wyłącznie tej sprawie tragedii deportacji. Może nie kieruję, tak, bo tutaj pani dyrektor jest, jestem pracownikiem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków i rzeczywiście w tym roku obchodzimy rocznicę, pierwszą rocznicę otwarcia centrum. Nie da się ukryć, że w ciągu tego roku niespełna 10 tysięcy osób nas odwiedziło. Patrząc po sali nawet widzę twarze, które były u nas i gościły rzeczywiście w naszym centrum. Myślę, że film, który państwo widzieli, dobrze znacie też właśnie z naszej stałej wystawy, ponieważ fragmenty tego filmu właśnie na naszej wystawie się znajdują. Oprócz tego, że mamy wystawę stałą, drodzy państwo, przede wszystkim staramy się zbierać dokumenty, materiały. Często to są pamiątki rodzinne, które zbieramy u nas i tworzymy takie swego rodzaju archiwum, myślę, że głównie dla potomnych, ponieważ często przychodzą młodzi, którzy tak na dobrą sprawę chcą poznać tą historię, chcą się czegoś więcej dowiedzieć, bo tak jak tutaj już pan profesor wspomniał, był to temat tabu przez wiele, wiele lat. W szkołach temat nie do końca poruszany, tylko w niewielu wypadkach gdzieś ten temat jest poruszany, więc u nas przede wszystkim młodzież, dzieci mogą poznać ten temat dużo szerzej. No a przede wszystkim spotykamy się z rodzinami deportowanych, dla których przejście samej wystawy, posłuchanie tych wspomnień jest niezwykle wzruszające. Jest to sentymentalna podróż, często bardzo bolesna, kończąca się łzami nie tylko właśnie samych zainteresowanych, ale również nas, ponieważ jest to rzeczywiście bardzo trudny temat, bardzo skomplikowany, którym właśnie w Radzionkowie się zajmujemy. W Radzionkowie zajmujemy się tylko deportacjami, natomiast trzeba pamiętać, że tragedia Górnośląska to nie tylko deportacje, to wkroczenie samej Armii Czerwonej na tereny Górnego Śląska i efekty tego, co działo się tutaj.
to obozy pracy tworzone na terenie Górnego Śląska. Mogę powiedzieć, że w Łambinowicach w tej chwili powstała rewelacyjna wystawa, która traktuje o obozie pracy po 1945 roku. Oczywiście mówi o czasach wojennych, kiedy ten obóz był obozem niemieckim dla jeńców wojennych, ale również właśnie powstała niedawno, bodajże 2 lata temu, wystawa poświęcona obozowi pracy właśnie w Łambinowicach, którą też można oglądać i myślę poznać tą historię, tą tragedię górnośląską z tej perspektywy tych osób, które na terenie Górnego Śląska po prostu zostały. Dziękuję Pani. Tutaj tym bardziej to jest ważne, ponieważ ta tragedia ma też wymiar wielokulturowy, wielopłaszczyznowy, bo proszę pamiętać, że tych ludzi wywieziono do sowieckich łagrów, a zarząd kopalń wyrzucił ich z mieszkań, bo to te familoki były kopalniane, a oni potrzebowali ludzi do pracy, więc tych ludzi ściągali, oferując im mieszkania, tych, którzy wyjechali, bo te wdowy z dziećmi były nikomu niepotrzebne, więc wyrzucano ich z mieszkań, często na bruk, chodzili, żebrali, masowo oni się w ten czas, żeby przeżyć, zapisywali na wyjazd do Niemiec. W wielu wypadkach też ci ludzie, którzy byli zesłani, ci górnicy, byli traktowani przez Sowietów jako Niemcy. I duży procent deportowanych, jeżeli udało im się przeżyć, byli odsyłani do Frankfurtu nad Odrą i zostawali już w Niemczech. Ten wątek zresztą pojawił się w filmie, bo pan Stefan Steller wspomina właśnie, że były zakusy na nasze mieszkanie. Udało nam się ocalić, a pan Karol Szyndzielosz wspomina o swoim ojcu. Można tak, ale że wraca z Niemiec. A więc kolejny deportowany, który był wywożony do Niemiec. Tam dawano szansę, w cudzysłowie, możecie zostać w Nowych Niemczech, prawda, czyli w NRD, albo wracacie do Polski. No i stąd ten kierunek zachodni. Pieczono jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony część tego niepożądanego elementu mogła chcieć wybrać tą zachodnią, chociaż DDR-owską wolność, a niektórzy wracali, ale wracali z zachodu, nie ze wschodu. To takie przypadki. A mieli przykazane siedźcie cicho, bo was znajdziemy, prawda? Więc tutaj jakby liczono na to, że znajomość tematu zostanie ograniczona w sposób naturalny. Dziękuję. Chciałem poprosić pana dyrektora, żeby powiedział, w jaki sposób prowadzone są badania w Instytucie dalej nad tym tematem, bo tutaj no, pamiętam, że myśmy to zaczynali w ten czas, w latach 90. I te badania były prowadzone jeszcze z żonem Sakiem, to rozmawiałem z Salomonem Morelem, to tacy sławni, czy z Gęborskim, tutaj jeszcze miałem tą okazję się z nimi spotkać. Czarni bohaterowie tej historii. Czarni bohaterowie tych wydarzeń, ale to lata 90., kiedy Morel do mnie mówi, co pan opowiadasz. Żadnego obozu nie było, żadnych drutów nie było, to był obóz pracy, nic tam złego się nie działo. Myśmy siedzieli, kazaniu, no, nie wiedzieliśmy w ogóle jeszcze, nie mieliśmy tej wiedzy. Potem oczywiście te badania przejął Instytut. To było jeszcze, gdy nawet nikt nie słyszał o Instytucie, nawet chyba profesor Paczkowski nie słyszał w ten czas. No ale teraz te badania się rozwijają, no są efekty wspaniałe. Chciałbym, żeby pan dyrektor Państwu powiedział o tych, pochwalił się tymi osiągnięciami. Badania dotyczące deportacji, obozów pracy, mordów na ludności cywilnej, których dopuszczała się Armia Czerwona, jak i grabież majątku, głównie maszyn, urządzeń i całych fabryk z terenu Górnego Śląska. Te badania to już jest chyba, można powiedzieć, historia sama w sobie. W Instytucie Pamięci Narodowej. Historia badania historii. W oddziale katowickim to jest temat obecny od samego początku. Jedna z pierwszych większych konferencji, jaka odbyła się, a została zorganizowana przez katowicki oddział, poświęcona była właśnie obozowi pracy w Świętochłowicach. Pan profesor, pamiętam, że był też jednym z jej uczestników. Krótko potem, w 2003 roku, powstała pierwsza wystawa w Muzeum Górnośląskim. Ona tam była zaprojektowana jako wystawa czasowa, po czym w takiej trochę okrojonej wersji z konieczności wędrowała właściwie chyba po wszystkich większych i mniejszych
miastach województwa śląskiego i opolskiego. To tu ważne uzupełnienie. Powstał też pakiet edukacyjny. Ale jeszcze powiem jedną rzecz dotyczącą tejże wystawy, w której miałem zaszczyt uczestniczyć w jakimś przynajmniej stopniu w jej przygotowaniu. I tak, pamiętam, była legła u podstaw tego pierwszego filmu właśnie. Tak. Pamiętam w którymś momencie nasze przerażenie jako pracowników oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ termin wystawy był już ustalony, mało tego nawet jakoś tam ogłoszony, a my stanęliśmy w obliczu kompletnego braku czegokolwiek, co można pokazać na wystawie. Co innego napisać książkę, spisać relacje, napisać artykuł, co innego wystawa, na której trzeba coś opowiedzieć za pomocą, czy to fotografii, czy jakichś przedmiotów, jakichś artefaktów. Tego po prostu kompletnie nie było. Niejednokrotnie spotykaliśmy się też z autentycznym przerażeniem osób, do których się zwracaliśmy, z prośbą, by opowiedzieli jako świadkowie, ich wtedy jeszcze było wielu, jako świadkowie, jako deportowani. Przełamywaliśmy naprawdę potężny opór spowodowany tym wciąż żywym strachem, by tą historię, te indywidualne historie opowiedzieć. Udało się też coś więcej, jak sądzę, mianowicie udało się wprowadzić tą tematykę deportacji, tematykę obozów pracy do nauczania w szkołach. Zarówno za sprawą kilku pakietów edukacyjnych, dokładnie dwóch, które tej tematyce poświęciliśmy, jak i poprzez dziesiątki, dosłownie dziesiątki grup szkoleniowych nauczycieli. Ta tematyka, myślę, że mogę to tak powiedzieć, stała się już obecna w programach nauczania. Może nie jako temat obowiązkowy, nie jako temat niestety ogólnopolski, ale na pewno w skali regionu ten temat był obecny. Dzisiaj te badania koncentrują się w dalszym ciągu na gromadzeniu po pierwsze relacji już ostatnich żyjących deportowanych, a także na prowadzeniu badań porównawczych. To, co pan profesor powiedział, tragedia górnośląska nie jest jakąś specyfiką śląską. W równym stopniu możemy mówić o tragedii na przykład pomorskiej. Pomorza Nadwiślańskiego, z którego dokładnie w tym samym czasie, między lutym a kwietniem 1945 roku, deportowano 40 tysięcy mieszkańców. W tej liczbie byli, akurat z dokumentów sowieckich bardzo precyzyjnie dało się wyliczyć, ponad 15 tysięcy Polaków, z których około 3 tysiące zostało już na wschodzie na zawsze. To, co mówimy o mordach na przykład w Gliwicach, w Przyszowicach, w Miechowicach, miało także swoje odzwierciedlenie na tamtych terenach. Zobrazuje to tylko jedną z takich drastycznych historii Torunia, miasta wówczas 60-tysięcznego, w którym tylko w pierwszych dwóch miesiącach po wkroczeniu Armii Czerwonej odnotowano oficjalnie 1500 gwałtów na tamtejszych mieszkankach tego miasta. Oczywiście tą historię można by tutaj jeszcze obrazować innymi przykładami, ale podaję to właśnie jako dowód, że ta historia nie jest tylko specyfiką śląską. Tak samo dotyczy Wileńszczyzny, tylko że nie 45, a już właściwie 44. Dotyczy także terenów dzisiejszej wschodniej Polski, Lubelszczyzny, skąd na przykład wywożono już w 1944 roku, pod koniec 1944 roku, głównie żołnierzy Armii Krajowej, którzy trafili do sowieckiej niewoli. Dziś prowadzimy także badania dotyczące, i to we współpracy z zaprzyjaźnionymi instytutami Pamięci Narodowej, z takimi pokrewnymi, powiedziałbym, instytucjami, ale nie tylko, również z uniwersytetami, dotyczące tego samego okresu, czyli roku 1945, w takich krajach jak ówczesna Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria czy
Węgry, bo to też są kraje, z których zaplanowano dokładnie na w zasadzie mocy tego samego rozkazu z 3 lutego 1945 roku przeprowadzenie, jak to wówczas nazwano, mobilizacji mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat. Deportowano ich w tym samym okresie, właśnie od lutego do kwietnia, może czasami jeszcze trochę dłużej, z tego terenu, z tych państw około 215 tysięcy. To jest, jak się okazuje, niezwykła historia, wciąż jeszcze nam niedostępna. Na razie odkrywamy ją i to jest ta szczęśliwa okoliczność przez pryzmat naszych rodzinnych, czasem indywidualnych, bardzo osobistych historii, które za sprawą właśnie twórców tego filmu, jak i wcześniejszych Przemilczanej tragedii, czy też wspomnianego tu już filmu pana Wojciecha Sarnowicza Końca wojny nie było. Natomiast w tej chwili w Instytucie już jakby próbujemy dokonać pewnych podsumowań, jakby takich monograficznych ujęć tego samego problemu, który daleko wykracza poza granice Górnego Śląska, czy też Śląska w ogóle. Dziękuję panu. Jeszcze parę tutaj jako uzupełnienie. Chciałem tu państwu wyjaśnić, musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Trzecia Rzesza była krajem, który opierał się na niewolniczej sile roboczej. Bez niewolników, bez więźniów obozów koncentracyjnych, bez jeńców wojennych, robotników przymusowych, gdzie 2 miliony Polaków było tymi robotnikami przymusowymi, ta potężna machina nie mogłaby funkcjonować. Podobnym krajem opartym na niewolniczej sile roboczej był Związek Sowiecki. Bez pracy tych łagierników i tych robociarzy, których traktowano również jak więźniów, ta machina nie mogłaby funkcjonować. Tu na Śląsku w czasie wojny przy każdym zakładzie pracy istniał jakiś obóz, przy jakiejś fabryce, przy kopalniach. Teraz w 1945 roku Sowieci mieli olbrzymi deficyt siły roboczej. Ci żołnierze albo zginęli w czasie wojny. Była olbrzymia nienawiść do Niemców spowodowana oczywiście wojną i była olbrzymia chęć pozyskania siły roboczej. Taka rozmowa Majskiego ze Stalinem. Stalin się pyta, ile potrzeba, co ja mam żądać na tej konferencji pokojowej. Pieniędzy nie dostanę, tego nie dostanę. Mówi, maszyn i ludzi. Jeżeli będzie 5 milionów Niemców weźmiemy do siebie i będą pracować kilka lat, to odbudują cały Związek Radziecki. I Stalin tego żądał. Siła robocza. Siła robocza. I te wojska NKWD, które szły za frontami, miały cały rozdzielnik. Tu ze Śląska zebrali tyle, ale z Pomorza mieli prawie tyle samo zabrać. Z Prus Wschodnich, z Pomorza Zachodniego, z Rumunii, z Czechosłowacji, z Węgier. Wszędzie mieli pozyskać tych ludzi. Zaczęli to już jesienią i w zimę 1944 roku. I teraz ten element, na który my często zwracamy uwagę, Ślązak, Niemiec, Polak, z ich punktu widzenia to nie miało znaczenia. Czy robotnik, czy inteligent, oni potrzebowali ludzi do roboty. Szukali pretekstów, różnych pretekstów, albo w ogóle wprost nie było żadnych pretekstów. Przyjeżdżali, zabierali, wysyłali. I teraz często tą siłę roboczą, jak i te maszyny, w niesamowity, bezmyślny sposób zmarnowali. Górnicy śląscy, przygotowani do pracy w nowoczesnych kopalniach i zakładach pracy, kopali ten węgiel prawie że rękami w Donbasie, w niszczonych kopalniach, gdzie te chodniki miały metr do 1,5 metra na kolana. Oni mieli około 40 lat, ponieważ wszystkich młodych brano do wojska, zostawiano starych, doświadczonych robotników w hutach i w kopalniach. I to byli ludzie, którzy znali się na robocie. Gdy ich zawieziono tam, oni momentalnie umierali. Tym bardziej, że Ślązacy, tak jak Niemcy, nie umieli stosować tak zwanej tuffy, czyli to jest tak zwana polityka pozorowania pracy. Myśmy się tego w Polsce Ludowej nauczyli. Do czego służy łopata? Do tego, żeby się na niej oprzeć, a nie żeby nią dół kopać. Natomiast jeżeli powiedziano Niemcom i Ślązakom, jeżeli wykopiecie tyle, tego dostaniecie
normę, to oni kopali i dostawali normę, a to jedzenie, które dostawali, nie zabezpieczało zużycia energii, jaką poświęcali na wykopanie tego dołu i umierali. Jak byli cwaniaczki, a to często Polacy się tego nauczyli, Rosjanie, to najpierw szedł, stawał po miskę brudny i dostawał jedzenie, potem szedł na koniec kolejki, w międzyczasie się umył, jeszcze raz po tą samą miskę szedł. I dostał dwa razy to samo. Albo pozorował pracę. To całe łagry tak funkcjonowały w Sowietach. To była szansa, żeby przeżyć. Jeżeli ktoś solidnie pracował, a ci Ślązacy tak pracowali, umierali masowo, organizm nie wytrzymywał. Tak samo te powroty. Ja znalazłem dokumenty czy relacje ludzi, którzy wrócili stamtąd. Wrócili stamtąd. To niesamowite, na piechotę często przyszli. I momentalnie tutaj umierali. Z Huty Beldon wzięli 400 osób do roboty. Wróciło 4. Momentalnie umierało. Umierali tutaj. To jest tragedia. Tragedia śląska, tragedia Polski, tragedia całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ale to jest również tragedia tych ruskich. Ponieważ oni tutaj sami byli ofiarami tego systemu, tu stawali się katami. To jest tragedia totalitarnych systemów, które się tutaj przetoczyły. I ta tragedia śląska, ona jest niejako taką soczewką, gdzie odbija się ta tragedia, która najpierw Śląsk dotknęła we wrześniu 1939 roku, potem tych Ślązaków włączono do Wehrmachtu, czy wymordowano tą inteligencję, która walczyła o Śląsk w czasie wojny, a potem jeszcze przyszła ta tragedia 1940. Ja nie wiem, Adamie, jeszcze bym Cię prosił o zabranie głosu, ale potem chciałbym, żeby Państwo też coś powiedzieli. Także krótko. Ja przepraszam, kiedy była mowa o tej polityce ludnościowej, przypomniałem sobie fragment wypowiedzi pana Antoniego, że dużą grupę wśród jego towarzyszy niedoli stanowili zesłani Słowacy. Łącznie z tym, że komendant w pewnym momencie został przez Sowietów mianowany Słowak właśnie. Więc ten element wielonarodowości się przejawia. Oczywiście Niemcy również zsyłani. Natomiast na marginesie tego filmu, że jednak warto szukać i zawsze jeszcze jakieś ciekawe fakty się pojawiają. Również z wypowiedzi, która niestety nie weszła do filmu, bo film ma swoje ograniczenia czasowe. Nasz gość wśród swoich towarzyszy niedoli miał również osobę, która trafiła na Sybir w pasiaku lagrowym. Prawdopodobnie Sowieci wyrównywali jakieś braki w rachunkach i brali jak leci z ulicy. Zresztą nie przeszkadzało im to również w Przyszowicach, gdzie była wspominana tragedia, mord masowy na mieszkańcach tej wsi, ponieważ Sowieci myśleli, że to już jest Rzesza i mogą hulać. W związku z tym wytłuczono całe rodziny granatami w piwnicach, między innymi więźniów, którzy byli ukrywani przez ostatnie tygodnie, bo uciekli z Marszu Śmierci, który niedaleko przechodził z Auschwitz. No niestety wyzwolenia nie przeżyli. Natomiast kolejny element, który pojawił się na szczęście w tym filmie, a o którym pewnie osoby interesujące się tematem wiele razy słyszały troszkę na zasadzie sloganu, ale przynajmniej ja nigdy nie potrafiłem złapać namacalnego dowodu na to, czyli kwestia funkcjonowania po wyzwoleniu, dalszego funkcjonowania obozu w Oświęcimiu. Już nie Auschwitz, nazistowski, niemiecki obóz koncentracyjny, ale nie nasz, polski Oświęcim, polska nazwa Oświęcim, obóz NKWD. Łagier numer 78, jak pamiętam. I miałem to szczęście, że dzięki Bogusławowi Szygule, który jest tutaj też na sali, dotarliśmy do księdza prałata Szyguły, którego ojciec właśnie wracając z Ukrainy, wracając z zesłania, został zgarnięty przez NKWD i zginął w sierpniu 1945 roku. W sumie niedaleko, biorąc pod uwagę te dystanse, to już niemal u progu domu, bo w Oświęcimiu. Także gromadzimy kolejne relacje, gromadzimy też pamiątki. Ja bym bardzo prosił pana Antoniego Wózika o dwa słowa, ponieważ tego w filmie nie ma, a przywiózł pan kilka pamiątek z Syberii, które nawet filmowaliśmy. Prosimy tutaj do przodu, panie Antoni, żeby wszyscy widzieli. Żeby się nie...
No może tak. Cóż ja mogę powiedzieć? Już tu wiele, to co było właściwie, to już było pokazane w filmie. No. Wolałbym lepszy, żeby były... A, no, mało rozmawiam do mikrofonu w ogóle. Więc... Co ja mogę powiedzieć? Najgorsze co było, to był transport. Myśmy się dostali do wagonów. Siedzieliśmy najpierw do Bielska nas zawieźli. Słyszycie? Słuchajcie. Najpierw do Bielska nas zawieźli. Tam nas tak zatłukli, zatłoczony pokój był, że nie było się gdzie położyć. Tośmy prawie, że całą noc stali na nogach. No. Z Bielska później z samochodami i zawsze samochodami odkrytymi, gdzie był śnieg, mróz taki, woda i na odkryty samochodem jechaliśmy aż do Nowego Sącza. Proszę przypomnieć, ile miał pan lat wtedy, panie Antoni? Proszę? Ile pan miał lat wtedy? Ano, w ten czas miałem już 18, a dzisiaj mam dopiero 89. No. To jest... Wielki to młody. Także inaczej się to przeżywało, jak był człowiek młody, a dzisiaj też się inaczej na to patrzy. No. Okrutna była ten, z tego Bielska do Sącza i to nas wieźli od rana aż do późnej nocy, do 10 prawie. Na odkryty samochoda, deszcz lał, śnieg. No i najgorsze to było, że nie można było stanąć, żeby załatwić swoje potrzeby. No. To jeszcze my młodzi, ale ci starsi chłopi, bo tam było albo byli tacy, co byli od 901, 902, 50 i potem jeszcze tacy młodzi, jak my byli. No. Ze mną było 4 kolegów z mojego rocznika. No, nas było, a reszta 5-9 nas było razem zabrane, to tylko wróciło nas 5, 4. No, żeby panu było wygodniej. Ja nie ma taki staruszek jeszcze. Ja nie wiem, że będzie pana. Prosimy tu. Ja sobie tam przejdę. No, zapraszamy do nas. Zawsze wygodniej, a tak to pan będzie stał, a tak to sobie pan siądzie z nami. Panie Antoni, kolejna rzecz, która w filmie nie mogła się znaleźć. Proszę powiedzieć szczerze i publicznie, jak... Proszę bardzo. Jak tata, jak rodzice powitali pana na podwórku? Nie chcieli pana wpuścić do domu? Kochany, no... Najgorzej było z moją mamą. Mama moja dziennie, bo na wsi mieszkałem, mama dziennie krowę pasła i dziennie z różańcem modliła się od rana do wieczora. To było najcięższe dla mnie, że rodzice nic nie wiedzieli, gdzie ja pojechałem, kiedy, bo jak mnie z domu zabrali, przechodziłem nawet koło swojego domu w nocy po protokoła, ale już nie było możliwości wstąpić do domu. Jak człowiek był ubrany bez kawałka chleba, bez niczego, tak nas na te protokoły wzięli i już też do domu nie było powrotu później. No, tak jak mówię, najgorzej były ten z Nowego Sącza, tośmy znowu jechali na odkryty samochoda aż do Sanoka. W Sanoku już później do wagonów. No tam już było o tyle lepiej, że już przynajmniej deszcz nam na głowę nie lał. A tak to dziennie, bo to było prawie, ja byłem zabrany 1 marca, tak, z domu i cały czas o tym głodzie tak się jechało. Wieczór nam troszkę dali jeść, pić, nawet nie wiem ani co, jak to było. I zawsze po ciemku nas zamykali do tego, do... Jak praca wyglądała? Panie Antoni, jak wyglądała praca tam na Syberii? No praca była wesoła, no w lecie, no cóżmy mogli dużo robić, kiedy... Na świeżym powietrzu. Za dużo nie szło robić, no my tylko pracowali w lesie. Ja przynajmniej, nasza brygada pracowała. No a w nocy tośmy wynosili nieboszczyków. Prawie, że codziennie wynosili my tych nieboszczyków. Do dzisiaj jeszcze nie wiem, jak to mogło być,
bo ja jestem takiej wysokiej postury, jak chłopie te jeszcze były wyższe i tak mi tego nieboszczyka były dwie żerdzki i cztery deski i tak tego nie i wszystkich posagów żeśmy chowali. No. Nie wiem, czy oni z tymi ubraniami robili, czy to jeszcze, bo ani jeden nie był ubrany, wszyscy tośmy jeden za rękę trzymał, we czwórkę my to nosili. Z przodu za ręce trzymali, a z tyłu za nogi, żeby nie zleciał ten nieboszczyk. No. Jeszcze te tory rosyjskie, bo my po to, że dużo szli do lasu. No to jedna szwela była metr, druga była 80-50 centów, to tak się szarpało jeden z drugim. No ale było trzeba jakoś i tak jak już tu było wspomniane w tym filmie, że nie było jakichś grobów masowych, tylko my te jamki grzebali, bo ziemia była cały czas zmarzła. Jak żebym przyjechał i jak my by jeżdżali, to my mieli takie piki jenoś i tymi pikami te jamki grobali, raczej kopali tym nieboszczykom. Były tam też inne narodowości, prawda, w obozie? Ja, no były, no Polacy, no i Słowaków było dużo i Niemców też. Raz przywieźli całą grupę Niemców, jeszcze piękne mundura policjantów. 200 łopa było tego tak na oko. No i to pracowali ogromnie, bo my mieli, oni robili, bo nasza ubikacja to była tylko dziura wykopana, żerdź taka i na tą żerdź się sparło troszkę i który ten wleciał, to już się go nie wyciągało. Jakby, no bo człowiek ledwo chodził. No. Panie Antoni, kiedy wrócił pan do domu i trafił pan na podwórko, ojciec nie chciał pana wpuścić. No, przyszli, jak przyszedł, pierwsza ciotka, moja mama leżała już 3 tygodnie, prawie że już bez przytomności, z gorączką po 40%, po 40 stopni, przepraszam, no i jak też usłyszała, że Antek przyszedł, bo ciotka zawała, tak zaraz stała i chodziła, wszystko, choroba poszła. No. No i ognisko rozpalili. Proszę? Ognisko rozpalili na podwórku. No, jakżem przyszedł do tego, to był taki czyściutki i tak piękny, że zaraz wszystkie ubrania do saga, żem się rozebrał. Na zim się to dało, ujek to polał naftą jeszcze, bo benzyny nie było i zapaliło się to. No, te biedne wsi się zniszczyły wszystkie. No. Czyli wrócił pan do domu przez ogień. No tak. Jaki był stosunek Rosjan do was tam? Znaczy zarówno tych strażników, jak i ludzi może. Jak was traktowali? Właśnie chcę powiedzieć, jakie Ruski są, to są. Tam jest okrutna władza jenoś, ale ten naród, ja miałem szczególnie takiego konwojenta jednego, tak szczerze mówię, to tak jak to było, też był taki wysoki chłopisko jak ja, no i zawsze bacan, choć opowiadaj mi, no znałeś tych Hitlera, bardzo dobrze go znałem, no i opowiadałem mu, a on tak słuchał to ciekawie, jak kolegowali my se dużo, bo to byle nie musiał robić, no jak on, bo to były zmiany, ale jak on już był na naszej zmianie, to zawsze bacan, nie wiem czym bacan tak mówił, ale chyba ze względu na wzrost. No, panie Antoni, bardzo fajny człowiek był, także mówię, gdybym tego człowieka spotkał, to bym go na rok wziął tu na wczasy. Czy oni was nie bili, nie znęcali się? Jeżeli chodzi o mnie, nikt mnie nie uderzył przez cały okres. Czyli was wyniszczała ciężka praca i głód przede wszystkim. Praca, no, nie wiem, ciężka, bo my tam za dużo nie robili, bo my nie mieli sił. No, ale robić było trzeba. I głód, no przede wszystkim głód. Jak wyjechaliśmy z domu, tak w jednym ubraniu, jak wyjechałem, tak przyjechałem. No. To było najgorsze, była higiena. Panie Antoni, kiedy pan wrócił, pokazywał mi pan to w domu, proszę powiedzieć, po tych dramatycznych latach, które pan spędził na Syberii, ma pan parę pamiątek. Co zostało?
No, jeszcze mi został do dzisiaj widelec i łyżka jeszcze mam. No i szachy, ale w życiu nie znałem szachów, ale widziałem, jak tam grają. I tak mnie to zaciekawiło, że musiał dać 5 porcji chleba to było. Ale to brata dawałem po jednej krumce tym, co zaś to robił. I tam wyrabiali na miejscu to, no i te szachy przywiezą do domu, no. A czy wyście marzyli, czy wierzyliście, że wrócicie do domu? Jaka tam była taka... Miał pan chwilę zwątpienia? Ja w 100% wierzyłem w to, że ja przyjdę, że muszę wrócić. Ja byłem w życiu... Skąd ta wiara? W życiu optymistą byłem, także ja nie widziałem czarnego, i do dzisiaj nie widzę czarnego scenariusza, tylko optymizm w życiu, no. Ale bo... No. A żeby jeszcze spuentować, jak ta historia kołem się toczy, to pan Antoni nie wspomniał, ale przed wyzwoleniem nie, no, mniejsze przykrości, bo nie był aresztowany ani zesłany do żadnego obozu, ale miał pan ogromne problemy w związku z tym, że nie chciał pan wstąpić do Hitlerjugend. Ja, no to było na tej podstawie zabierali, no. Mimo to, że się nie podpisałem, byłem też za Niemca, szczerzone włosy po gębie dostałem, ale jednak się nie podpisałem na to. A tu mi zarzucał, że muszę iść, bo byłem w Hitlerie, no. Czyli najpierw represje, że nie zapisał się pan do HJ, a potem za rzekomą przynależność do HJ jest pan zesłany na Sybir. Ale to też było dobre, bo tak dzisiaj bym się nie pozwolił na to, żeby tam jechać. A tak zajechałem za darmo. No. Dziękujemy bardzo. Niech pan zostanie z nami. No, może jeszcze też zachęcam. Pan redaktor Karol Szyndzielosz jeszcze poprosimy też. Pana redaktora do nas. No. Krzesło już czeka. Niech to będzie postscriptum do tego filmu. Powiem Państwu, zdradzając troszkę naszej kuchni produkcyjnej, z każdym z Panów mamy po kilka godzin nagrania, niestety film ma tylko 40 minut i powiem cynicznie, to na szczęście był problem Oli Fudali, której ja tylko pewne drobne sugestie przekazywałem co do tego, co do filmu powinno wejść, natomiast trud bardzo. Przycinania tych wypowiedzi i decydowania, które z tych perełek mają wejść, spoczął na jej barkach, co było dla mnie bardzo ważne, bo dla historyka rozstawanie się z każdym fragmentem ciekawej historii jest bolesne, zwłaszcza jak ma się tak znakomitych rozmówców. Panie redaktorze, jak to się stało, że pan jednak zdecydował się po tylu latach, będąc swego czasu osobą publiczną? Rozumiem, że chyba świadomie pan milczał na ten temat. Nie. Ja nie odczuwałem żadnych represji z powodu tego, że ojciec był na Syberii. Los nas pokarał, bo ojciec szybko umarł. Ta praca w kopalni, pylica, a potem rak. I dlatego ojciec niedługo cieszył się życiem w normalnym kraju. Druga sprawa jest moim zdaniem ciekawa z tego powodu, że w liceum, w gimnazjum w Kozielskim byłem dość dobrym uczniem i starałem się o wyjazd na studia zagraniczne. I chciałem pojechać do Związku Radzieckiego. Pytałem się ojca, czy on się zgadza. Mówi, to jest twój wybór, chcesz jechać? Jedź. I powiedział to samo, co pan Antoni tu wspominał. W czasie jego pobytu na Syberii nie spotkały go żadne fizyczne represje. Ale opowiedział mi taką historię, że ta puchlizna głodowa już była tak daleko posunięta, że po prostu jak wcisnął tutaj palec do uda, to ta dziura pozostała. I szukając ratunku poszedł do lekarki, i powiedział, że już dalej nie może, że już chyba się niebawem skończy. Ona podniosła spódnicę i wcisnęła palec w swoje udo i też się nie wypełniło. Czyli ten głód nie był tylko monopolem więźniów, ale po prostu wszyscy tam głodowali. Ojciec z zawodu był rzeźnikiem, dość dobrym, ale tam musiał najpierw pracować w kopalni, potem w cegielni, potem jak już był tak słaby, to był łaziebnym, bansikiem. Czasem dostawał z tego tytułu
nagrodę, kawałek chleba. A potem, kiedy już nie mógł, to wysłali do kołchozu, bo tam był potrzebny masaż, żeby można tą, te krowy ubić i z tego korzystać. Tata był rzeźnikiem, przypomnijmy. Tak, ja właśnie był rzeźnikiem i to mu się przydało. Natomiast druga sprawa jest taka, że jak już w końcu była sprawa decyzji, dokąd ojciec chce wyjechać, jak już ewakuowano tych najsłabszych, i był do wyboru, był wolny wybór do strefy amerykańskiej, do strefy radzieckiej czy do Polski. Ojciec powiedział, że wraca do Polski. I w czasie transportu z Syberii do Europy odmroził sobie nogę i trzeba było leczyć, więc wysłali go do szpitala w Pirna, potem w NRD. I tam miał 3 miesiące na rekonwalescencję, że mógł o własnych siłach wrócić na Śląsk. I nigdy ojca nie było kwestii, dokąd on ma wrócić. Wrócił do Kościoła, wrócił do Leńskiej Wsi. No, żeby spuentować jakoś na trochę inną nutę, do Związku Radzieckiego na studia nie pojechałem, choć byłem najlepszy w rosyjskim, na całej Opolszczyźnie, choć miałem najlepsze wyniki w gimnazjum, dlatego że ja byłem ze Śląska. Jak to? Ślązak miał pojechać na studia do Związku Radzieckiego? Nie. No i w końcu zawziąłem się i powiedziałem, że jednak za granicą będę studiował. I po skończeniu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim podjąłem starania, żeby wyjechać na studia do Freie Universität Berlin. To się też okazało niemożliwe. Sprawa zawędrowała aż do przewodniczącego Rady Państwa, bo nie ustawałem w wysiłkach. I w końcu przewodniczący Rady Państwa, nie, to był Jabłoński, wtedy minister szkolnictwa wyższego, powiedział, no nie możemy pana wysłać na studia do Berlina Zachodniego, ponieważ nie utrzymujemy stosunków dyplomatycznych z zachodnimi Niemcami. Więc wobec tego nie pojechałem. Ale nie ustawałem w wysiłkach i starałem się o możliwość wyjazdu na studia. I w czasie pierwszego naboru kandydatów na studia w Stanach Zjednoczonych, które przeprowadziła Fundacja Forda, ja też stanąłem do egzaminu konkursowego z angielskiego. Nauczyłem się w ciągu 1,5 roku angielskiego, żeby wygrać konkurs i dostałem stypendium na Fundacji Forda i pojechałem do Stanów Zjednoczonych w 1958 roku i studiowałem na Uniwersytecie Cornell w stanie Nowy Jork, a potem na Uniwersytecie Stanforda i po tych studiach amerykańskich wróciłem do Warszawy i byłem dalej dziennikarzem Życia Warszawy. Byłem 30 lat dziennikarzem Życia Warszawy. A tak się składa, że jak człowiek coś robi, robi to z pewnym zaangażowaniem. W końcu byłem w konkursie Uniwersytetu Harvarda pierwszym dziennikarzem polskim, który zakwalifikował się do stypendium Fundacji Imana w Harvardzie i byłem rok w Harvardzie. A po mnie był redaktor Brubeski, a potem był redaktor Passent. Ta trójka polskich dziennikarzy zaistniała w Harvardzie po raz pierwszy. Także historia to kołem się toczy, to fakt. Ale trzeba tej historii też pomagać. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, panie profesorze, bylibyśmy, nie możemy pokrzywdzić naszej trzeciej uczestniczki filmu, pani Karczewskiej, którą serdecznie zapraszamy. Może prosimy zostać na swoim miejscu, tam ktoś poda mikrofon, dlatego że myślę, nie tylko nas tutaj, ale wszystkich słuchaczy zainteresuje puenta historii, którą pani opowiada w filmie, mówiąc o tym, że nie mogła podzielić się chlebem ze swoim ojcem, który był wywożony na Syberię. Proszę łaskawie nam powiedzieć, jak historia ojca się skończyła. Właściwie mój ojciec najpierw po 1939 roku został, w 1940 roku został zabrany do obozu do Dachau. I tam przebywał właściwie prawie 4 lata. Wyszedł bardzo schorowany, bardzo był słaby.
I właściwie był w domu i leczył się, bo miał gruźlicę. Gruźlicy dostał. Był dobrze zbudowany, właściwie ważył 90 kilo, a później jak wyszedł z Dachau miał tylko 45. No i jak zobaczył, jak wojska nasze radzieckie wkroczyły, bardzo był uradowany, cieszył się bardzo. Był już szczęśliwy, że nareszcie odzyskał wolność, że będzie wolny. I poszedł właściwie do swoich rodziców, do Czerwionki. I tam właśnie zabrali go Rosjanie. Mama bardzo starała się, żeby go jakoś wykupić, załatwić. Załatwiała, nie dało się. I po kilku latach zaczęli go prowadzić właśnie. Większość tych osób, może z 80 czy ileś, zabrali go właśnie i prowadzili przez naszą wioskę tam, przez Bełk do Orzesza, w stronę tu Katowic. Także właściwie tyle. I ja się z nim jeszcze widziałam na drodze, jak właściwie tam go prowadzili, bo się dowiedziałam od sąsiadów, że prowadzą tam naszego taty. I pobiegłam. I on wyciągał ręce i prosił: Nelu, masz coś do zjedzenia? Bo był bardzo głodny, a ja wtedy nic nie miałam, nic. I to było moje ostatnie spotkanie z ojcem. No i więcej nie mieliśmy żadnej wiadomości, żadnych właściwie listów, nic, niczego. Dopiero teraz po wojnie dowiedzieliśmy się, że tam umarł. Już w pierwszym roku, który tam był, w maju 45 roku. Tak dostaliśmy właśnie zawiadomienie. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę prosić Waszą Ekscelencję biskupa Zimonia o zabranie głosu? Waszą Ekscelencję. Bardzo proszę, księże biskupie. Dostrzegliśmy na nowo dramat wojny. W tej chwili, jak tak myślę, co byłoby ważne, by jak najbardziej te wiadomości przekazać młodemu pokoleniu. Myśmy w ramach archidiecezji katowickiej już wiele rzeczy zrobili. Okazuje się, że masę rzeczy jeszcze trzeba wykonać edukacyjnie. Dobrze, że to wszystko jakoś światło dzienne ogląda. No, jest problem ten, że młodzież trzeba przekonać, młodzieży trzeba opowiedzieć. No tutaj, jak to pani imię jest? Monika nam to opowiadała, jak tu przyjechali biskupi pochodzący z Katowic, przybyli niedawno tutaj. No tośmy byli w Radzionkowie. Pani Monika nam to opowiadała. Biskupi, którzy są w różnych częściach Polski, byli tym niezwykle przejęci, choć stąd pochodzili, no nie wiedzieli wszystkiego, nie wiedzieli nawet trochę tych wiadomości. No w każdym razie pamiętam, jak pani Monika nam to opowiadała w tym muzeum w Radzionkowie. No i Bogu dziękujmy, że to nas oczyszcza, że tyle rzeczy nowych się dowiadujemy. Wojna czymś strasznym i ten okres powojenny. No co poza świadectwem dzisiaj, co tutaj jakby zapamiętałem przede wszystkim, także wiadomości o tamtych ludziach. Problem Rosji jest ustawicznie aktualny. Tych książek, tych filmów na te tematy jest dzisiaj bardzo wiele. Świat się jednoczy. Trzeba naprawdę myśleć kategoriami ogólnymi, bardzo społecznymi. No i Bóg zapłać wam za ten film. Dobrze, że te wiadomości gromadzicie. Mam jeszcze wiadomości. Na przykład takie, że ci, którzy zostali tam wywiezieni, potem badano ich język, czy umią po polsku i dlatego
jeśli umieli coś po polsku, no to ich jakoś wcześniej zwalniano. Wiem, że ojciec jednego z naszych księży umiał Ojcze Nasz po polsku, choć mieszkał w Opolskim, i Zdrowaś Mario, no to tak go słuchali, ale jak zaczął śpiewać godzinki, to ich to tak zainteresowało, tych oficerów rosyjskich, że rzeczywiście pozwolili mu wrócić do kraju. No można tych opowieści sporo jeszcze tu przedstawiać, a problem edukacji w tej materii jest absolutnie priorytetem. Ja mogę jeszcze pana posła Rzymełkę prosić o zabranie głosu. Tak. Ja myślę, że... Będziemy zmierzać do końca. Pan moderator, pan profesor tutaj rządzi, ale ja tego podpowiem, że na pewno publiczność musi... Jest strasznie późno. Pan poseł i potem dwa pytania jeszcze z publiczności, jeżeli można prosić. Bardzo proszę, tak. Tak, pani dyrektor. Pani dyrektor, też jestem z publiczności, także... Chciałbym bardzo podziękować i pani dyrektor za tą inicjatywę. Myślę, że jest to pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Tych filmów nakręconych w okresie ostatnich 10 lat jest kilka. I sądzę, że moglibyśmy zrobić podobne spotkania. Film Zgoda, miejsce niezgody, jeszcze kilka osób żyje, które przeżyło całą zgodę. To są ostatnie chwile, bo to są 90-parolatki i bardzo bym prosił o możliwość takiego spotkania. Dowiedzielibyśmy się dużo więcej. Zresztą pan profesor badał pewne rzeczy, one dopiero teraz wyszły. Dlaczego pan Morel awansował z tam sierżanta na podpułkownika? No bo miał najwyższe wykony, czyli najwyższe współczynniki umieralności. A z czego to się wzięło? Wzięło się z tego, że nie zastosowano żadnych zasad higieny. Jeżeli w Auschwitz, jeżeli ktoś zachorował na czerwonkę tyfus, to go dawali do izolatki, prawda? Bo Niemcy liczyli ręce do pracy. A tutaj w tych polskich obozach, na terenie, które NKWD zarządzało, to zostawiali chorego w pawilonie z innymi zdrowymi. Oni oczywiście byli tak samo głodni i wyczęczeni i po 3-4 tygodniach 30-40 osób umierało na tyfus czy czerwonkę. Ślązacy głównie. I chciałbym, żebyśmy o tym też nie zapomnieli. Tych tematów i tych takich perełek, które pan profesor zna, jest dużo więcej. Tym bardziej, że ci ludzie są, wielu z nas tutaj pana Morela znało. Jego córkę. Oni żyli wśród nas. Byli w komitetach obywatelskich zaraz, gdy się Polska rodziła. Ta historia jest bardzo skomplikowana. Ale nie chcę przedłużać, w związku z tym prośba, aby... Pan poseł nam pomoże zorganizować następne spotkanie, pani dyrektor. Dziękujemy bardzo. Czy pan poseł Polaczek może by zabrał głos? Bardzo proszę. Tym bardziej, że dzięki panu również mieliśmy aż dwóch bohaterów w naszym filmie. W związku z tym jestem ciekawy, na ile ta historia funkcjonuje w waszej rodzinie. Znaczy, powiem na początku, oglądając ten film, że mam żywe doświadczenie po tym filmie jako parlamentarzysta śląski, który był pierwszym sprawozdawcą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Także to jest dla mnie też znaczące, dlatego że bardzo wiele tej obiektywnej prawdy jest z biegiem czasu ukazywanych w sposób uporządkowany. I myślę, że ta tragedia górnośląska jest jednym z takich przykładów właśnie inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej. Ja mam rodzinne tutaj doświadczenie, które polega na tym, iż siostra od 20 kilku lat mieszka w województwie opolskim. Rodzina siostry pod Górą Świętej Anny mieszka w Dzieszowicach. Tam w filmie występowało dwóch, można powiedzieć, świadków tej historii, dwóch starszych panów, których ojcowie zginęli w Związku Sowieckim na Ukrainie. I powiem tylko tak, Adamowi tego nie wspominałem nigdy, jak poprosił mnie o to, aby dotrzeć właśnie do któregoś z świadków spoza tutaj naszego województwa śląskiego, zwłaszcza na województwie opolskim, to dla tych ludzi udzielenie po raz pierwszy takiego publicznego świadectwa, no to było przygotowanie takie duchowe, no praktycznie jeden dzień, żeby mogli po prostu się do tego jakoś zebrać, bo myślę, że inaczej by tego nie byli w stanie w taki sposób przekazać, bo wiem, że to świadectwo tam jest dłuższe i
więcej niż kilkunastominutowe. Z mojej perspektywy myślę, że warto pogłębić tą wiedzę, jeśli chodzi o obszar całego Górnego Śląska, dlatego że mając więcej na ten temat prawdy, więcej dokumentów, więcej publikacji, jak pana profesora Woźniczki tutaj z naszej części Górnego Śląska, myślę, że ten temat, którego tutaj świadkiem jest też pan redaktor Szędzielusz, czyli tych Ślązaków, którzy zostali wywiezieni z dzisiejszego województwa polskiego, to to jest też historia niedopowiedziana jeszcze dzisiaj tak do końca i warto również widzieć to w perspektywie bardzo pilnych takich działań Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, przede wszystkim wszystkich ludzi dobrej woli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze mamy czas, pani dyrektor, czy musimy kończyć? Musimy powoli kończyć, ja przepraszam tak, najmocniej, ale w muzeum obowiązują dosyć konkretne procedury, które musimy zamykać, zmieniamy zmianę, także bardzo państwa przepraszam za to. Będziemy powoli musieli już kończyć, chyba że jest jakieś jedno bardzo pilne pytanie. Ale ja myślę, że po pierwsze, panie profesorze, dziękuję za to ciepłe poprowadzenie tego spotkania. Wszyscy mamy takie głębokie przekonanie, że pan wprowadził taką atmosferę właśnie, że trzeba po prostu powiadać. Wszystkim osobom, które świadkom, bądź potomkom, bądź panu Antoniemu dziękujemy również za to słowo i za takie świadectwo, które usłyszeliśmy. Autorom filmu, za to, że dali nam tę okazję, żeby o tym wszystkim jeszcze raz usłyszeć i sobie ugruntować swoją wiedzę. Andrzeju, panie dyrektorze, dziękuję. Pani Moniki również wielkie podziękowania i mam nadzieję do następnego spotkania w tym samym gronie. Razem z państwem zapraszamy na nasze cykle Sztuka Czytania i nasze debaty. Proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej. Także bardzo dziękuję i zapraszam do Muzeum Śląskiego. Dziękujemy pani bardzo, pani dyrektor.